bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Powiem Państwu w ten sposób, że bardzo dużo sygnałów u nas wpływa odnośnie niebezpieczeństwa, które w ostatnim czasie pojawiło się na terenie naszej gminy. Chodzi konkretnie o wandalizm, złodziejstwo, kradzieże dokonywane na działkach rekreacyjnych przez pewną grupę, nazywam to grupą, prawda, ale to jest generalnie jedna osoba. Nie będę wymieniał nazwiska z imienia, bo być może, że jest zabronione używać, prawda, takiego nazwiska imienia, ale z tych informacji, które nawet w poniedziałek miałem, ten osobnik dopuszcza się wandalizmu na domkach jednorodzinnych. Polega to na tym, że włamuje się, robi duże szkody, wyrywa kable, przewody, niszczy wszystko, co po prostu tam jest. Pod kątem, prawda, kablowym, nie? Czyli te kable potem prawdopodobnie gdzieś tam sprzedaje, no musi coś z tym robić. Druga grupa, która się pojawiła na terenie naszej gminy, to jest grupa, która teraz działa na konto tego osobnika, czyli ta druga grupa dokonuje kradzieży, zaboru mienia właścicieli tych domów jednorodzinnych, rekreacyjnych. Czyli sprzed AGD i inne rzeczy. No tutaj powiem tak, że te sygnały, które do mnie docierają, że policja robi co może, prawda, ponieważ takiego delikwenta doprowadza do prokuratora, prokurator do sądu, a sąd tego delikwenta po prostu uniewinnia, zwalnia. Więc no, nie wiem, musimy tu się wspólnie zastanowić z policją, z naszym mecenasem, co my jako samorząd, jako wójt mogę w tej kwestii zrobić, ponieważ w ten sposób odstrasza się gości, którzy u nas się pobudowali, przyjeżdżają, mieszkają, zostawiają na jakieś pieniądze, prawda, w sensie podatkowym, dla kupców zostawiają pieniążki, prawda. No, i są takie sygnały, że jeżeli w tej kwestii bezpieczeństwo ich, tych posesji, domków rekreacyjnych się nie poprawi, oni po prostu będą opuszczać nasz teren gminy. Nie możemy do tego dopuścić. Musimy wywrzeć jakąś presję, postać, nie wiem, pisma do sądu, żeby sąd nie lekceważył decyzji prokuratorskich i policyjnych. Bo ci chłopy się napracują, prawda, nad takim wandalem, prawda, no i co z tego? Jaki efekt jest tego? Praktycznie żaden, bo sąd po prostu sobie robi, no, żarty z poważnych rzeczy. Bo jeżeli komuś zostanie zdewastowany domek, wyrwane kable ze ścian, to wiadomo, że trzeba odbudować instalację, naprawić te ściany, pomalować, to są duże koszty. Więc tutaj w tej kwestii muszę policję pochwalić, że działania ich są, bo oni dosięli to i ciągle doprowadzają tego przestępcę już kilkakrotnie do sądu, a tam po prostu efekt jest taki, jaki jest. Jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to też bym prosił tutaj właśnie pan policję, aby wzmogła czujność, większą czujność na terenie naszej gminy, bo powiem tak, gdy u nas funkcjonowali, byli, przebywali, uważam, że mieszkańcy czuli się bardziej pewnie, bezpieczni. Więcej było tych patroli terenowych, nie? No w tej chwili uważam, że jest mniej. To są sygnały mieszkańców, którzy przychodzą do mnie i po prostu proszą o wzmożone, prawda, takie interwencje patrolowe na terenie naszej gminy. I tutaj generalnie apeluję tutaj do pana aspiranta o to, żeby takie działania po prostu podjąć. Ja następnie miałbym tyle. Bardzo proszę, jeżeli z państwa radnych macie uwagi co do pracy policji, prawda, proszę bardzo śmiało, otwarcie mówcie o tych wszystkich sprawach, bo uważam, że dialog, który tu przeprowadzimy i powiemy sobie o wszystkim, przyniesie na pewno efekty, bo najgorzej to tak, narzekać po cichu, a publicznie każdy boi się zabrać głos. Przecież jesteśmy ludźmi dorosłymi, otwartymi, mamy problemy, mamy przedstawiciela, więc mówmy o wszystkich zagrożeniach. Dziękuję. Tyle spraw jest do policji, że nie wiem, od czego zacząć. Panie wójcie, fajnie, że pan chwali, ale ja jestem innego zdania. W ogóle
panie załóżmy, pan to u mnie jest ocena, jaka to była, panie profesorze? Dwa? Ja to byłem. Ale nie wiem, od czego zacząć. Nie wiem, od czego zacząć, bo... Proszę pana, wie pan co? I proszę nie mówić, że wy się tyle napracowaliście, bo wszystkie plany zostały zgłaszane przez... Myślałem, że może pan komentarz, ale... Nie wiem, czy nie przyjechał. Chyba mam takie pytania też, parę pytań, ale nie będę ich przekazywał. Co wy mówicie, że wy łapiecie? Społeczeństwo łapie. Wy przyjedziecie, sporządzicie protokół i to jest cała wasza operacja. Cała wasza operacja. Tu mogę przytaczać faktów, bo tych złamań to było dużo, dużo. Ponad 30, może więcej. Ja zgłaszałem parę razy. Jeśli ja zgłaszam, załóżmy w piątek. Dwa razy dzwonię i dzwonię w nocy jeszcze o godzinie 22 do naszego dzielnicowego i przyjeżdża ktoś w sobotę po południu 15 po 13 i lekceważy sobie w ogóle ludzi. No ludzi się ściąga, bo naprawdę jest ta katastrofa. No, ja nie wiem w ogóle co mam powiedzieć. No. My łapiemy ludzi jako my społeczeństwo, a wy nie robicie nic. W ogóle nic nie robicie, doprowadzacie delikwenta i nie wiem, no jak można pisać, że jest mała szkodliwość czynu, jak ktoś wywali okno od drzwi. No, no drzwi to jest mała szkodliwość czynu. I wy to w ciągu dwóch tygodni, w trzech uważacie. No proszę pana, no, no chyba to jest coś nie w porządku. Myślę, że raz miesiączki za 600 zł, ileś tam metrów, i to jest mała szkodliwość czynu. No co jest na pana? Jeśli ktoś, proszę pana, jeśli ktoś kradnie, kultywator 6-letni, ten największy, bo to rolnicy może dobrze wiedzą i pana kolega, który opisuje całe zdarzenie i protokół, wycenia to na kwotę 200 zł. No czy to jest w porządku? No chyba nie. Tak przypadku powinien pan tu przychodzić bardzo dużo, bardzo dużo. Proszę pana. Ja jeszcze się zwrócę tutaj troszeczkę później, bo jeśli już skorzystamy tutaj z metrów, to poproszę troszeczkę, proszę pana, ja rok temu tutaj był pan dzielnicowy, mówiłem o przejściu na jakimś narodzie dobre linia. Proszę pana, dzisiaj pan przejdzie. Ja pana zapraszam, niech pan przyjdzie, jak po południu. W niedzielę wracają ludzie do Warszawy, z Rzędowa na Warszawę, ewentualnie pan przyjdzie na rondo we wszystkie święte. Niech pan po południu przyjdzie, niech pan spróbuje przejść przez to skrzyżowanie. Czy w ogóle, jeśli się spytam, czy w ogóle takie rzeczy wy zgłaszacie gdzieś dalej? Bo to jest problem, to jest bezpieczeństwo publiczne, szeroko powiedziane. Czy jeśli leżą kamerzy grubości nogi, proszę pana, na drzewie. Ja mówię o swoim terenie dobre linia. Czy wy zgłaszaliście taki przypadek, chociaż tutaj, czy do gminy, czy wie, żeby to usunąć, czy no to też jest bezpieczeństwo. Drzewo opadnie i pan wie, bo pana zabije gałąź. Jeśli pan, proszę bardzo, bo ja nie mam tyle tego tych pytań, że Boga ma bardzo często, nie macie może częściowo w porządku. Szanowni państwo, teraz się przedstawię, moje nazwisko aspirant Chłopik Paweł, jestem zastępcą komendanta komisariatu policji w Stanisławowie. Odpowiadając na te pierwsze zarzuty w naszą stronę, chciałbym powiedzieć taką rzecz, że komisariat policji w Stanisławowie prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie włamania do jednego z obiektów tutaj na terenie gminy Dobrze. Postępowanie to było wszczęte w grudniu ubiegłego roku. I nie dało podstaw do wykrycia sprawcy. W związku z tym w grudniu ubiegłego roku zostało również zakończone umorzenie wobec niej wykrycia sprawy. Dzięki zaangażowaniu naszych policjantów i u naszych własnych ustaleń udało nam się wytypować sprawcę i udowodnić mu popełnienie tego przestępstwa. W związku z tym to postępowanie zostało podjęte. Postępowanie te później przerodziło się już tam ustawę wieloczynową związaną z tutaj miejscowością Gruta Kobylańska.
postępowania ten sam podejrzany zostało mu udowodniony i przedstawiony 30 zarzutów popełnienia kradzieży z łamaniem do wielu domów letniskowych w miejscowości Wódka, Kopyra i Rynku. To nie jest tak, że tutaj pan radny zarzuca, że policja nic nie robi i policja niczym się nie zajmuje. Uważam, że jest to wręcz krzywdzące w naszym do tej sprawy. Na chwilę obecną mam państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o tego podejrzanego, komisarz policji w Stanisławie złożył wniosek do prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec tego podejrzanego. Prokuratura zobaczyła ten problem, powagę tej sytuacji, przychyliła się do tego wniosku i włożyła ten wniosek do sądu, ponieważ sąd może zastosować tymczasowe aresztowanie postępowania przygotowawcze. No niestety sąd na podstawie przepisów prawa zadecydował, że nie widzi tutaj podstaw do stosowania tego środka. Prokuratura zażaliła to postanowienie do Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy wrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd o wniosku tymczasowego aresztowania. No niestety to było drugie posiedzenie sądu, który nie znalazł podstaw do stosowania tego środka. Pragnę tutaj zaznaczyć, że stosowanie środka zapobiegawczego nie oznacza tutaj winy bądź niewinności podejrzanego. No dotyczy tylko izolowania sprawy. W chwili obecnej, na dzień dzisiejszy, mam informację, że prokuratura w dniu dzisiejszym zakończyła postępowanie i przesłała sprawę do sądu przeciwko dwóm podejrzanym, bo tam jeszcze mamy ustalonego innego sprawcę, który kupował różne przedmioty, więc paselstwo. Niemniej jednak ten człowiek nadal pozostaje na wolności. Do tej sprawy, która właśnie została zakończona, był on zatrzymywany przez naszych policjantów 6-krotnie. Żaden z tych przypadków nie był on ujęty przez obywatela, mieszkańca gminy. Był zatrzymywany przez naszych funkcjonariuszy, tak więc zarzuty, panie radny, są pana w ogóle bezzasadne. Mogę się już podnieść? Poczekam. Jeżeli chodzi o kolejne łamania na terenie tych miejscowości, policjanci z naszego komisariatu wykonują tutaj czynności. One zapewne skończą się podobnym skutkiem, aczkolwiek o szczegółach nie mogę teraz rozmawiać, bo obowiązuje tajemnica postępowania. Jeżeli chodzi o tutaj określone kwestie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez pana radnego, to dwa razy w roku Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej dokonuje inspekcji dróg pod względem bezpieczeństwa, poprawności oznakowania. Jeżeli są zgłaszane jakieś wnioski dotyczące nieprawidłowości oznakowania, to wtedy Wydział Ruchu Drogowego odnosi się do tego i bada zasadność, czy powinno być oznakowane w ten sposób czy inaczej. Natomiast jeżeli chodzi w kwestii, nie wiem, spadających gałęzi i zanieczyszczenia drogi, za czystość i bezpieczeństwo i taki przedmiot odpowiada zarządca drogi. Oczywiście, jeżeli mamy zgłoszone jakieś informacje, że jakieś przedmioty bądź gałęzie leżą na jezdni i zagrażały bezpieczeństwo, policjanci jadą na miejsce, to potwierdzają. I zapewniam pana, panie radny, że policjanci nawet jak leży gałąź, to nie to, że odjeżdżają dalej, tylko wysiądą za tyłoz i nawet tą gałąź odłożą. Tak jest tutaj. Jeżeli jeszcze ktoś z państwa, pan radny, ma jeszcze jakieś pytania, to proszę. Mam nadzieję, jeśli mogę. Proszę pana, jeśli przyjeżdża ekipa na zdarzenie, przyjeżdża w dwuosobowym składzie, no i wchodzą na działkę, jest właściciel i przychodzą z niczym. Idą obejrzeć otwarte drzwi, włam, no i osoba pyta się, no jak? No jak wy to zabezpieczycie? Ślady, coś zebrać? No to my dopiero możemy zgłosić i przyjedzie ktoś tam odpowiedni i to zrobi. No i jeszcze mało tego, to było zdarzenie teraz w poniedziałek było. No w ogóle policjanci postąpili słabo. No po prostu jest lekceważyły w ogóle człowieka. No nie wiem, co mam w ogóle powiedzieć. Panie radny, ja nie znam wszystkich przypadków, bo nie jestem obecny na każdym... I policjanci mówią tak, no ja bym osobiście tam było, kilku ludzi było. No my wiemy, kto to jest, to człowiek się denerwował, to było
ogóle no, były generał Wojska Polskiego. Proszę pana, to naprawdę jest człowiek, który coś znaczył w Kruszowie. I on mówi, to jeśli wy wiecie, kto to jest i wy nic nie robicie, wyprosił ich z działki, w ogóle wyprosił, mówi, ja z wami nie mam o czym rozmawiać, jeśli wy nic nie robicie, wiecie, o co chodzi, człowiekowi nam robili szkody i... No i to więc, a jak nie ma się takiego w tej sytuacji? Panie radny, już panu odpowiadam. Chodzi o to, że policja póki co nie dostała uprawnień od ustawodawcy, czyli od Rzeczpospolitej Polskiej, do tego, żeby osądzać ludzi. Policja w ramach swojej czynności dąży do zabezpieczenia dowodów i pociągnięcia osoby do odpowiedzialności na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych. Dopóki komuś się nie udowodni winne, ta osoba pozostaje niewinna. Policja, jak panu już powiedziałem, w sprawie zatrzymywała sześciokrotnie tego podejrzanego. I to pan proszę nie przedstawia tutaj społeczeństwu, że policja nic nie robi. I jeszcze powiem jedno. Proszę pana, ja będę operował nazwiskami, bo to żadna tajemnica, to poszło w świat jak zakażenie. Pani Krysik z Czarnocina i druga sąsiadka właśnie tego pana złapali z rowerem, zadzwonili do was i dopiero byście przyjechali i był zatrzymany. To jak? To byście złapali, czy ludzie złapali? Pana, nie będę teraz... Mało tego jeszcze i ten dylifent, proszę pana, powiedział tak, nic mi nie zrobicie, okradnę was, a na końcu was spalę. Czy to jeszcze jest mało, żeby wszcząć jakieś grubsze postępowanie, to może on za miesiąc przyjdzie i spali i faktycznie zrobi te szczęście. Są przypadki w kraju, ja pan słyszy. Panie radny, ja rozumiem pana rozmowę. Ja wiem, że pan się broni jak tylko może, no ale... Rozumiem pana rozgoryczenie. To jest mój teren rekreacyjny, ja dbam o to. Rozumiem pana rozgoryczenie. Ja przepraszam jeszcze na emocji, ja panu powiem, jak było, jak wyłapywanie ludzi złodzieje, jak był komendantem pan Marek Paśkowski. Przywoził Sylwka Kamińskiego, Wojtka Gersę, przywoził wieczorem z rowerami i po prostu myśmy patrolowali. Proszę pana, 3 dni, nawet większe łupy żeśmy wyłapali. Rozumie pan? Kupę lat było spokojnie. No, tak się załatwia sprawa, a jeśli jedzie radiowozem, jak wiem, no, przejechać. No. Panie radny, szkoda słów. Działa w ramach prawa, tylko prawo krótko nie może wydawać poza swoje kompetencje, działa tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Tak pan tłumaczy. Jeszcze jedno pan powie, jeśli pan jedzie załóżmy z Dobrego do Rybi, ja mówię o swoim terenie, jest wyrwa jak ten kosz i pan z nią wpadnie, to pan jej nie ma obowiązku zgłosić gdzieś do władz, żeby to było zawadane, to takie dziury to są po miesiącu czasu. A wy jeździcie tam, co dzieje tam wtedy. No takie rzeczy są, no nie da się powiedzieć inaczej. Ja nie będę panu tutaj dokuczał, bo i tak może za lekko powiedziałem i za dużo. Ja, proszę państwa, chciałbym powiedzieć, że ja rozumiem tutaj pana rozgoryczenie, bo tracenie złamanie, uszkodzenia mienia to są jedne z najbardziej uciążliwych przestępstw, które nabiją nasze społeczeństwo. Ja rozumiem, że doszło do tylu tych przypadków naruszenia tych przepisów. Niemniej jednak, tak jak państwu powiedziałem, policja ustaliła sprawcę, policja przedstawiła 31 zarzutów osobom podejrzanym i policja razem z prokuratorem wystąpiły do sądu o odniesienie takich oskarżenia. W chwili obecnej to postępowanie dotyczące w tym zakresie tych 31 zarzutów zostało zakończone. Z tego, co się powiedziuje, to sąd wykonawczy, bo pragnę podkreślić, że wobec tego podejrzanego jeszcze w grudniu zostało zakończone postępowanie odnośnie 3 łamań i 2 kradzieży, bo tym państwo też się czujecie. I sąd, w którym jest kara bezwzględna, i sąd wykonawczy wrócił się do nas z informacją o nowe postępowanie. Tak więc sądzę, że w przeciągu kilku miesięcy pewnie zostanie już wydany nakaz aresztowania tego człowieka w celu odbycia kary tym razem do innych spraw. Tak więc liczę, że teraz już będzie znacznie bezpieczniej. Niemniej jednak my jako policja mamy prawo zatrzymać osobę tylko na 48 godzin, a za zgodą prokuratora na 72 godziny. Co też wielokrotnie czyniliśmy i nic nie możemy ani aresztować osoby podejrzanej, ani wymierzać mu w obecnym zakresie sprawiedliwości. To, co było można było zrobić w tym materii, czyli przeprowadzić postępowanie przygotowawcze, to zrobiliśmy, udowodniliśmy to, że to jest
przeprowadziliście postępowania, jak teraz w święta było trzy włamania. Proszę pana, proszę ja pana. Mówię, że pan i była policja i nic nie było. Proszę pana, panie radny. Jak to może mówić, że jest zakończone postępowanie? Panie radny, jeśli chodzi o pościsków, nie będziemy czekać i zwlekać z postępowaniem i przedstawieniem podejrzanego do odpowiedzialności, dlatego że włamania ciągle trwają. Odnośnie tych kolejnych włamań prowadzone jest kolejne postępowanie. No ale to nie trzeba czekać na zgłoszenie w komendzie, tylko działać w terenie w jakiś sposób. No jeśli do pana do komendy, by co dwa dni przychodził ktoś i dwa dni. Ja widzę, że pan się tutaj po prostu zgłasza. Robiliście starali się. Jeśli wszelkie argumenty z mojej strony do pana po prostu nie trafiają. Tak? Nie trafiają. Ja nie rozumiem. Ja po prostu może. Może pan po prostu chciałby. Ale jeśli ja się nie przyda na policji. Ja nie rozumiem. Ja panu wyprosiłem, myślę, że dostawi, więc sądzę, że większość tutaj z państwa zrozumiała to, co powiedziałem. Ja wiem, no ja też zrozumiałem. Ja po prostu mówię, żeby zwrócił go, nie wiem, jeśli. Bo inaczej nie da się, chyba że na piśmie się zwrócimy jako Rada Gminy. Ale ja bym się zwrócił nawet do ministra sprawiedliwości, pana Ziobro, czy ministra MSW, pana Błaszczaka, żeby bardzo dokładnie przyjrzał się pracy. Zacznijmy od policji w Stanisławowie, w prokuraturze w Mińsku i sądowi w Mińsku. Bardzo dokładnie trzeba się temu przyjrzeć, bo tam jest temat niezałatwiany całkowicie. Nie jest załatwiany, no i tyle. Dziękuję. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.